Jesteśmy w okolicach Ostródy, w gminie Łukta, w miejscowości Wenki. Tą atrakcyjną enklawą zainteresowała się dwójka rodzeństwa architektów z Warszawy. Jaki powinien być wymarzony całoroczny dom na weekendowe i dłuższe wypady za miasto? Chcesz w nim odpoczywać i nie martwić się o nic. Mającym takie potrzeby architekci zaproponowali. Dachy nie do zdarcia, zdalnie sterowane ogrzewanie i wiele innych udogodnień. Całość energooszczędna, do tego śmiały design budynków. Zaprezentujemy Wam taką inwestycję. Urok tego miejsca był tak ogromny i nasza wizja, która od razu się w zasadzie pojawiła w głowie, jak to miałoby wyglądać, była dla nas tak oczywista, że tutaj decyzja była podjęta w zasadzie, można powiedzieć, od razu. No, należy wspomnieć, że działka jest dość charakterystyczna. Różnica wysokości między najwyższym a najniższym punktem na działce to jest 9 metrów. Nikt nie myślał nigdy, żeby tą działkę zabudowywać. To, co dla jednych było ograniczeniem, dla nas było możliwością zrealizowania 6 budynków. I tak zrodziła się odważna wizja małego osiedla o ciekawej architekturze. Na chętnych nie trzeba było długo czekać. 5 spośród 6 budynków ma już nabywców. Projektowaliśmy to jako takie miejsca do wypoczynku, ale również do pracy. Czyli myśleliśmy o ludziach, którzy pracują, mieszkają w chwili obecnej w miastach, nawet w dużych miastach, ale szukają takiego miejsca spokoju, miejsca na Mazurach, które oddaje charakter Mazur. Tak jak rozejrzymy się, zobaczymy jeziora, lasy, to właśnie dla takich ludzi, którzy potrzebują takiego spokoju, enklawy, projektowaliśmy to osiedle. Weszliśmy z kamerą na plac budowy krótko przed ukończeniem inwestycji. Mamy więc wyjątkową okazję, by przyjrzeć się poszczególnym rozwiązaniom zastosowanym przez tę dwójkę architektów i inwestorów jednocześnie. Wiele elementów nas zaciekawiło, na przykład spadziste dachy wykonane nie z drewna, a z betonu. Konstrukcja dachu jest z żelbetu, tak jak konstrukcja całego budynku. Nie są zbyt ciężkie? Oczywiście żelbet jest ciężki, jest cięższy od drewna, natomiast ma też ewidentne plusy. Przede wszystkim stabilność konstrukcji budynku, no i trwałość. W naszych projektach głównie nastawiamy się na to, żeby te budynki były trwałe i służyły naszym klientom przez długie lata. Przy cięższym dachu sprawdza się lekkie pokrycie. Zastosowaliśmy blachę na rąbek stojącą firmy Pruszyński, blachy Pruszyński. Obróbki blacharskie, jak i samo pokrycie i również system rynnowy jest od jednego producenta. Zaprojektowane rynny Niagara firmy Pruszyński zostały ukryte w elewacji wentylowanej budynku. Woda deszczowa z rynien odprowadzana jest do systemu rozsączającego zlokalizowanego na terenie nieruchomości, osobno dla każdego budynku. Stosujemy blachy płaskie Pruszyńskiego już dobrych parę lat. Nie mieliśmy żadnych problemów z tym produktem. Dobrze się sprawdzają na tego typu obiektach. Dlaczego akurat produkt od tego producenta? Bardzo dobrze nam się współpraca układa, zwłaszcza nie zawiedli w tym ciężkim okresie roku ubiegłego, gdzie były duże problemy z dostawami i z cenami materiałów, a tutaj mieliśmy, tak jak zwykle, bardzo dobrą współpracę z utrzymaniem ceny i jakości.